Trzy osoby zatrzymane w związku z dwoma morderstwami na terenie Katowic i Bytomia. Te sprawy ze sobą się nie łączą. Do zabójstw miało dojść w ciągu ostatniego tygodnia. Szczegóły poznała Fatima Orlińska. W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojego znajomego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, mężczyźni spotkali się przypadkowo, a że byli skonfliktowani już wcześniej, doszło między nimi do awantury. Cała sytuacja rozegrała się w miniony piątek przy ulicy Bednarskiej w katowickich Szopienicach. W pewnym momencie oboje wyjęli noże i zaczęła się regularna bójka. Niestety w wyniku tego zdarzenia jeden z 34-latków został ugodzony dwukrotnie nożem. Pomimo szybkiego przewiezienia mężczyzny rannego do szpitala zmarł. Jeszcze na miejscu zdarzenia drugi 34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, za które grozi mu dożywotnia kara pozbawienia wolności. Po zdarzeniu 34-latek będący sprawcą wyrzucił narzędzie zbrodni do rzeki i próbował udzielić pomocy rannemu koledze. Teraz śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Katowice Wschód. Dziś jednak za wcześnie, by o sprawie mówić szczegółowo. Podobnie jak w przypadku zabójstwa w Bytomiu, do którego wyjaśnienia okoliczności chorzowska policja zatrzymała dwóch podejrzanych mieszkańców Bytomia. Z aktualnie przekazywanych informacji wynika, że ich 39-letnia ofiara była od kwietnia zaginiona. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, prowadząc czynności w sprawie zaginięcia 39-letniej mieszkanki Chorzowa, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 35 lat, którzy w kwietniu bieżącego roku w Bytomiu dokonali zabójstwa zaginionej, a następnie jej ciało ukryli w rejonie u nieużytków na terenie Piekar Śląskich. Mężczyźni na chwilę obecną nie przyznają się do winy. Na wniosek prokuratora rejonowego w Chorzowie sąd zastosował tymczasowy areszt. Jak udało nam się dowiedzieć, choć kobieta zaginęła w kwietniu, bliscy poinformowali o tym służby dopiero początkiem lipca. W zeszłym tygodniu znaleziono jej ciało na dzikim terenie nieopodal Piekarskich Brzozowic. Podejrzani o zabójstwo mężczyźni znali swoją ofiarę, jednak na razie policja nie informuje, jakie były okoliczności i przyczyny tragedii, do której doszło. Śledztwo ma trafić do prokuratury rejonowej w Bytomiu.